Szczęść Boże Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Polska złożyła wniosek o zgodę Niemiec na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard. Liczymy na szybką odpowiedź, mówił podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki. Temat leopardów jest obecnie bez wątpienia numerem jeden w Europie. Cały czas nie wiadomo, czy Niemcy będą chciały brać udział w międzynarodowej koalicji na rzecz przekazania czołgów Ukrainie. Koalicji, na której czele stoi Polska. Nie ma jeszcze nowego stanowiska. Zawsze mówiłem, że liczę na to, że decyzja zostanie podjęta wkrótce. Jest z kolei deklaracja, którą złożyła szefowa niemieckiej dyplomacji. Berlin nie zablokuje dostaw czołgów, jeśli zdecydują się na to inne kraje. Dlatego Polska już oficjalnie wysłała w tej sprawie prośbę do Niemiec. Mam nadzieję, że ta odpowiedź ze strony Niemców przyjdzie tym razem szybko, ponieważ. Niemcy zwlekają, kluczą, działają w trudny do zrozumienia sposób. Na tej zwłoce mogą zyskać Rosjanie, wskazuje historyk profesor Mikołaj Iwanow. Tę dyskusję o Leopardach bardzo pilnie śledzą w Moskwie. I Putin na pewno będzie chciał zniszczyć Ukrainę, zwyciężyć w tej wojnie przed przybyciem leopardów. I to jest najbardziej niebezpieczne. Niebezpieczne również dlatego, że wiele wskazuje na to, że wojska Putina szykują się do ofensywy. Dlatego musimy zapewnić cięższe i bardziej zaawansowane systemy, aby siły ukraińskie były w stanie odeprzeć siły rosyjskie nie tylko po to, by przetrwać, ale także wygrać, odzyskać terytorium i dominować jako suwerenne, niepodległe państwo w Europie. Wskazywał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Głos w sprawie przekazania przez Polskę leopardów zabrała opozycyjna partia Alternatywa dla Niemiec. Wezwała ona niemiecki rząd, by ten negatywnie odpowiedział na złożony przez nasz kraj wniosek. Niemieckie czołgi nie mogą przetaczać się przez Ukrainę. Rząd federalny nie może dalej wciągać Niemiec w wojnę na Ukrainie. Około 200 leopardów posiada Finlandia, która w sprawie przekazania sprzętu chce szerokiej koalicji, koalicji także z udziałem Niemiec, by zapewnić serwis czołgów i dostawy części zamiennych. 52 leopardy są w Norwegii. Krajowe media twierdzą, że wśród polityków opcja, by dostarczyć maszynę, jest poważnie rozważana. Świadczą o tym słowa ministra obrony kraju. Nie będę komentował przyszłych darowizn, ale oczywiście Ukraina potrzebuje różnych rodzajów broni, w tym czołgów, o które proszono. Ukraina tymczasem na razie wylicza to, co już otrzymała, a są to m.in. brytyjskie maszyny Challenger. Nie mam wątpliwości, że i leopardy do nas dotrą. Jesteśmy na finalnym etapie. Przekazał szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kłłłęba. Oprócz samych czołgów Leopard, równie ważne jest przeszkolenie ukraińskich żołnierzy do ich obsługi. My oczywiście już szkolimy żołnierzy ukraińskich w, w, w Polsce robią to również inne państwa na swoich terytoriach. Polska, oprócz tego, że jest gotowa wysłać na Ukrainę kompanię czołgów Leopard, dostarczyła już na wschód, między innymi karabiny Grot, Armata, Krap Krab oraz wyrzutnie Piorun. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, nasz kraj wystąpi do Unii Europejskiej o zwrot kosztów z europejskiego instrumentu na rzecz pokoju za przekazane uzbrojenie. Będzie to kolejne... Kolejny sprawdzian, prawda, Unii Europejskiej dobrej woli. Unia Europejska powinna zrekompensować nam te koszty. Mam nadzieję, że tak się stanie. Europejski instrument na rzecz pokoju uruchomiony został w marcu ubiegłego roku, zaraz po agresji Rosji, aby poprawić zdolność Unii Europejskiej do zapobiegania konfliktom, budowy pokoju i wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego. Fundusz był kilkakrotnie zwiększany. Obecnie jego wartość to 3 miliardy 600 milionów euro. Radosław Sikorski kolejny raz wpisuje się w rosyjską propagandę. Polityk Platformy Obywatelskiej stwierdza, że rząd zjednoczonej prawicy myślał o rozbiorze Ukrainy na początku wojny z Rosją. To kolejne takie kontrowersje w wykonaniu osób powiązanych z liberalno-lewicową opozycją. Pan wierzy w to, że rząd pisu przez moment myślał o rozbiorze? Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10, lat, 10 dniach wojny, wtedy gdy wszyscy nie wiedzieliśmy jak ona pójdzie. Że, że, że może Ukraina upadnie. To były minister spraw zagranicznych i były minister obrony narodowej, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski. Słowa polityka napędziły machinę kremlowskiej propagandy. To komentarz rosyjskiego MSZ. Rozmawialiśmy o tym. Nie było oficjalnego potwierdzenia. Teraz jest. To nie pierwsza taka dyplomatyczna wpadka Radosława Sikorskiego, kiedy kilka miesięcy temu doszło do eksplozji gazociągu Nord Stream. Polityk umieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym dziękował Stanom Zjednoczonym za zniszczenie infrastruktury. Te wypowiedzi, to przepraszam za określenie, nawet student pierwszego roku politologii, historii, czy nawet najbardziej początkujący dziennikarz. Takich bzdur po prostu bym nie powiedział. Mówi politolog Andrzej Maciejewski. Radosław Sikorski, kiedy był szefem polskiej dyplomacji, zaprosił na coroczną odprawę polskich ambasadorów ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. Z kolei kilka lat temu Radosław Sikorski przyznał, że w 2009 roku podczas słynnego spotkania na Sopockim Molo Putin zaproponował Donaldowi Tuskowi rozbiór Ukrainy. Pojawią się dziś i wśród polskich polityków opinie, że proponując partnerstwo wschodnie i zbliżenie z Unią Europejską, wprowadziliśmy Ukrainę na minę, że może trzeba było skorzystać z sopockiej aluzji Putina, że przecież Lwów był polskim miastem i podzielić się wpływami na Ukrainie. Te wszystkie fakty każą zadawać pytania, co jest powodem takich działań. Alarmuje przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych poseł Radosław Fogiel z Prawej Sprawiedliwości. Politycy Platformy Obywatelskiej odcinają się od wypowiedzi Radosława Sikorskiego o rozbiorze Ukrainy. No to co powiedział nie zgadzam się z tym. Były wicepremier i minister finansów w rządzie Donalda Tuska Jacek Rostowski, a jednocześnie kompan Sikorskiego podziela jego zdanie. Myślę tak samo jak Radek Sikorski. Wzywam Mateusza Morawieckiego do powiedzenia nam prawdy na ten temat, bo poszlaki są znaczące, że właśnie tak było. Nie ma jednak reakcji szefa platformy, o którą apeluje minister Jacek Ozdoba. Donald Tusk, jeżeli chce jakkolwiek zachować twarz, twarz, która ma dotyczyć polskiego polityka, powinien natychmiast wyrzucić Radosława Sikorskiego. Z kręgu polityków platformowatelskiej. Obywatelskiej. Choć służby przed tym przestrzegają, od miesięcy w dezinformację Kremla wpisują się osoby związane z liberalno-lewicową opozycją. Tak zaprzyjaźniony z Sikorskim mecenas Roman Giertych skomentował wypowiedź szefa rosyjskiej dyplomacji, jakoby Polska miała przejąć kontrolę nad zachodnią Ukrainą. Siergiej Ławrow de facto składa ofertę Polsce przejęcia zachodniej Ukrainy i Lwowa. Odpowiadając na inicjatywę Kaczyńskiego o misji pokojowej NATO, kraje NATO odżegnują się od udziału w tej operacji, a PiS w nią brnie, bo tak Orban dogadał z Morawieckim, Kaczyńskim i Putinem. Wturował mu ówczesny redaktor naczelny tygodnika Newsweek Polska, Tomasz Lis. Teraz pozostaje oficjalnie zapytać i dowiedzieć się, czy władza PiS ustaliła z Moskwą rozbiór Ukrainy. I czy został on zastopowany tylko przez jedność Polaków w pomocy Ukraińcom i jedność Zachodu w pomocy Ukrainie? Takie wypowiedzi to uderzanie w polską rację stanu, zwraca uwagę profesor Arkadiusz Jabłoński. To są różne niegodziwe chwyty podważające polską rację stanu. Jest to granica, której nie wolno przekraczać No, tą racją stanu. Jest w naszej, w naszej terminologii interes narodowy. Z kolei w październiku Newsweek, już bez Tomasza Lisa, ale z Tomaszem Sekielskim na czele, powołując się na zeznania niewiarygodnego świadka, sugerował, że Rosjanie mogli mieć wpływ na obalenie rządu POPSL i wygranie. Wyborów przez prawo i sprawiedliwość. Szef platformy Donald Tusk próbował zbijać na rzekomym skandalu polityczny kapitał. Wzywam Was do powołania. Sejmowej Komisji Śledczej. Platforma Obywatelska próbuje w ten sposób zniechęcać niezdecydowany elektorat do Prawa i Sprawiedliwości, wskazuje Bartosz Brzyski z Klubu Jagiellońskiego. Dzisiaj przed wyborami, kiedy jesteśmy w tej prekampanii, część polityków zwraca się ku temu najtwardszemu elektoratowi, które, opozycyjnemu, który często myśli w sposób spiskowy, jest w stanie oskarżyć obecny rząd właściwie o wszystko. Sondaż Platforma nie przekracza poziomu poparcia, który osiągnęła zaraz po powrocie Donalda Tuska. Wyborcy nie widzą też szefa platformy jako najlepszego kandydata na premiera po ewentualnych wygranych przez opozycję wyborach. Niemal 25% wyborców opozycji uważa, że powinien nim być Rafał Trzaskowski, tylko niecałe 15% widzi w roli szefa rządu Donalda Tuska. Komisja Środowiska w Parlamencie Europejskim chce, aby o gospodarce leśnej państw członkowskich decydowała Komisja Europejska. Według Polityków Prawa i Sprawiedliwości przyjęty projekt opinii to pierwszy krok do utraty kontroli nad polskimi lasami. Kompetencje dzielone zawarte w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej umożliwiają unijnym urzędnikom ingerencję w określone gospodarki państw członkowskich. Do traktatu wpisane jest rolnictwo, rybołówstwo i środowisko. To dlatego polscy rybacy muszą dostosowywać się do kontrowersyjnych pomysłów Komisji Europejskiej, choćby dotyczących okresów połowu dorsza. Dziś Komisja Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywnościowego Parlamentu Europejskiego poparła projekt opinii w sprawie wpisania do traktatu leśnia. Opinia w sprawie wniosków Parlamentu Europejskiego dotyczących zmiany traktatów. W artykule czwartym traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy dodać leśnictwo. Proponowany projekt zmian to samowola unijnych polityków niepoparta badaniami naukowymi, zaznacza wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. To po prostu brutalna próba przejęcia kolejna próba przejęcia kompetencji państw narodowych. Wiceminister wskazuje, że centralizacja Realizacja decyzji dotyczących gospodarki leśnej zagrozi trwałości i zdrowotności polskich lasów. Komisja Europejska będzie mogła wpływać na wielkość obszarów leśnych i wielkość pozyskania drewna. Zcentralizowane podejście do ochrony bioróżnorodności może także niekorzystnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt. Jeśli idzie o kwestię lasów, my cały czas balansujemy na gruncie czysto ideologicznym jak powiedziałem wcześniej, niepopartym z żadnymi dowodami naukowymi. Włączenie leśnictwa do kompetencji dzielonych ułatwi zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej działań państwa członkowskiego. Budzi niepokój, dlatego że jest ewidentnie powodowana ruchami tak zwanymi ekologicznymi. Nagle się okaże, że Niemcy będą mogli swoje puszcze wycinać i dokonywać. Budowy elektrowni węglowych, co ma miejsce, a u nas będzie się blokowało wszystko. Mówi dr Michał Skwarzyński. Teraz projekt opinii w sprawie zmiany traktatów trafi do Komisji Spraw Konstytucyjnych, która zbiera propozycje związane z konferencją o przyszłości Europy i reformą traktatów Unii Europejskiej. Zmiany w traktatach muszą zyskać poparcie wszystkich państw członkowskich. Poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska wskazuje na potrzebę blokowania wszystkich unijnych propozycji zmierzających do federalizacji Unii. Europejskiej. To samo chcę zrobić z energią, z gruntami i z wodą. Trzeba mówić o tym głośno i konsekwentnie domagać się zaprzestania tego rodzaju opinii i procesu zmieniania traktatów. Konsekwencje decyzji Komisji Europejskiej ponosi Puszcza Białowieska, która niszczeje wskutek zatrzymania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej procesu walki z Kornikiem. O dobro Puszczy i przynależność lasów do państwa polskiego walczył u świętej pamięci profesor Jan Szyszko. Lasy mają służyć rozwojowi gospodarczego państwa, mają służyć bezpieczeństwu ekologicznego państwa. Jak wskazuje prezydencki doradca do spraw klimatu i środowiska Paweł Sałek, problemy, którym przeciwstawiał się profesor Jan Szyszko, wciąż są... Aktualne zapisy, które wówczas były forsowane w przypadku Puszczu Białowieskiej, niestety one dzisiaj znalazły swoje odzwierciedlenia w całej koncepcji nowego zielonego ładu. Forsowany przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 ma ograniczyć działalność gospodarczą w lasach. Po zmianach organizacje pozarządowe, w tym ekolodzy, mają uzyskać dostęp do planów prac w gospodarce leśnej na kolejne 10 lat. Europejski Trybunał Obrachunkowy zapowiada kontrolę w Polsce w sprawie wydawania środków unijnych. Urzędnicy chcą sprawdzić, czy kraje, do których trafiają środki unijne, są praworządne. Europejski Trybunał Obrachunkowy odpowiada za kontrolę finansów Unii Europejskiej, sprawdza, czy nie dochodzi do korupcji. O planowanej kontroli Trybunału w Polsce poinformował portal Deutsche Welle. Polska została wybrana do tej kontroli, bo podobnie jak Węgry jest jednym z państw członkowskich, wobec których uruchomiono procedurę z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Do Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego wpłynęło już pismo w sprawie kontroli od Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Kontrolerzy sprawdzą, czy pieniądze z unijnego budżetu, mowa tu głównie o funduszach z polityki spójności i odbudowy, zgodnie z mechanizmem warunkowości rzeczywiście trafiają tylko do tych państw, które przestrzegają zasady tzw. praworządności. Polska to transparentny kraj, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Sprawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. Jesteśmy przykładem na to, że u nas te defraudacje środków unijnych zdarzają się naprawdę niezwykle rzadko. Od wielu lat. Polska była wymieniana za wzór w wydawaniu unijnych pieniędzy, analizuje politolog dr Marcin Kędzierski. W tym konkretnym aspekcie Polska raczej nigdy nie miała problemów z pozytywnym rozliczeniem europejskich funduszy. Olaf pokazuje Polskę jako ten kraj, gdzie nie ma sytuacji korupcyjnych, choć być może są drobne błędy. Więc ta kontrola. Mam nadzieję, będzie merytoryczna. Stwierdza poseł do Parlamentu Europejskiego Sprawa i Sprawiedliwości Bogdan Żońca. Ale Europejski Trybunał Obrachunkowy chce iść o krok dalej i sprawdzać, czy sądy w Polsce są niezależne, aby należycie kontrolować działania antykorupcyjne. Wiele unijnych instytucji już zarzuciło Polsce brak praworządności. Dlatego blokowane są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Teraz zagrożone są pieniądze z budżetu. Premier Mateusz Morawiecki uspokaja. Chcemy jak najbardziej uczciwie wszystkie pieniądze wydawać. Widziałem raport sprzed roku, gdzie byliśmy znacznie poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o nieprawidłowości w wydawaniu tych środków, więc ja jestem absolutnie spokojny. Polska otrzyma w latach 2021-2027 76 miliardów euro z Funduszu Spójności. Rząd przeznaczył w ubiegłym roku 38 miliardów złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych. W ciągu siedmiu lat nakłady te wzrosły ponad dwukrotnie. Osoby niepełnosprawne mają prawo do samodzielnego życia, mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To nie... Osoby niepełnosprawne mają się przystosowywać do otaczającego środowiska, otaczającej rzeczywistości, tylko to przystosowanie, te działania powinny być kompleksowo realizowane i inicjowane. W 2022 roku rząd przeznaczył na wsparcie osób niepełnosprawnych prawie 38 miliardów złotych. Miliard złotych kosztowała realizacja programów w ramach Funduszu Solidarnościowego. Fundusz Solidarnościowy jest takim Przełomowym wsparciem, które, przez które realizowane są trzy programy asystencja osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa czy mieszkalnictwo w ramach tworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Zainteresowanie wsparciem rośnie, co pokazują liczby. W 2021 roku osoby niepełnosprawne skorzystały z ponad 4,5 miliona godzin asystencji, rok później było to 11 milionów godzin działa już 21 centrów opiekuńczo-mieszkalnych, ale podpisane zostały umowy na utworzenie stu takich placówek. W takim mieszkaniu osoba ma zapewnioną opiekę całodobową, wyżywienie, staramy się dbać o, o potrzeby. Oprócz codziennego wsparcia oraz wsparcia finansowego, czyli renty socjalnej lub świadczenia pielęgnacyjnego, rząd kieruje także środki na likwidację barier architektonicznych w przestrzeni publicznej. Realizowane są takie programy jak wspomagane społeczności Mieszkaniowe, mieszkanie dla absolwenta czy dostępne mieszkanie podkreślał wiceminister rodziny pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Polega na możliwości zamiany mieszkania z dofinansowaniem, dużym dofinansowaniem równowartości 15 metrów kwadratowych ceny rynkowej. Dla osób, które nie mogą samodzielnie opuszczać swojego mieszkania ze względu na bariery. Od 1 marca ruszy nabór wniosków w programie samochodowym, który przewiduje zaopatrzenie osoby niepełnosprawnej w znacznym stopniu w specjalnie dostosowany środek transportu. To były informacje dnia. Z Panem Bogiem.